Ryży Placek i 13 zbójców. W piwnicy pod piekarnią zebrała się banda 13 kotów, postrach okolicy. Na naszym terenie pojawiła się rodzina niewiniątek, powiedział szef Czarny Bon. Przegnamy je na 4 wiatry, szefie, obiecał ślepy Rufin, kot z przepaską na oku. Po zmierzchu banda napadła na niewiniątka. Gdy już się zdawało, że nic nie uratuje kociąt, z pomocą przybył im Ryży Placek. Nie pozwolę was skrzywdzić, krzyknął. Walka była straszna, ale Ryży Placek zwyciężył. Pokonana banda skryła się w ruinach. Musimy się zemścić. Schwytamy Ryżego Placka w zasadzkę, powiedział Bon. Wsadźmy mysz do worka, a gdy Placek będzie ją zjadał, zwiążemy go, poradził ślepy Rufin. Wkrótce pułapka była gotowa. Zbójcy czekali. Nagle koło worka pojawił się rudy kot. Banda rzuciła się na niego. Czego chcecie? Jestem Puch, brat Ryżego Placka, a wy? Spytał przybysz. My szukamy zaczarowanego pierścienia, który spełnia każde życzenie. Przyłącz się do nas, odparł Bon, ale Puch odmówił. Teraz znasz naszą tajemnicę, wrzasnęła reszta bandy. Brać go i do worka z nim, rozkazał szef. Tymczasem Ryży Placek przechadzał się, myśląc o pięknej Kici, siostrze niewiniątek. Nagle w nadrzecznym piasku zobaczył pierścień. Zbliżył się i wówczas usłyszał z oddali kocie głosy. Utopimy Pucha w rzece! Nigdy! Krzyknął Placek i skoczył na pomoc bratu. Rzucił się na Bona, który wywinął kozła i upadł na śliską deskę. Ratunku, spadam! Rozległo się głośne plum i Bon wpadł do rzeki. Banda rozbiegła się w popłochu. Poznałem tajemnicę, powiedział nazajutrz Puch do brata. Banda jest na tropie zaczarowanego pierścienia. Wiem, gdzie on jest. Zaznaczyłem to miejsce łapą, krzyknął Placek. Ale zaczarowanego pierścienia już nie było. To banda Czarnego Bona ukradła skarb. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, zmartwił się Placek. Odzyskamy pierścień, pocieszył go Puszek. Dopiero wieczorem bracia odnaleźli bandę Bona. Szef nachylał się nad pierścieniem i prosił: niech Ryży Placek zamieni się w myszkę. Ale czar nie działał. Bon miał za dużą łapę, aby włożyć pierścień. Bracia wpadli do kryjówki Bona. Placek chwycił pierścień, ale szef z całej siły ugryzł go w łapę. A masz! I Placek uderzył Bona tak silnie, że ten potoczył się w kąt. Bierz skarb i uciekamy, zawołał Puch. Puch i Placek postanowili ukryć pierścień na wieży ratusza. Oderwij deskę w podłodze, tu skarb będzie bezpieczny, powiedział Placek. A pod cegłą w murze zrobimy zasadzkę, poradził Puszek. Bracia musieli szybko zmykać, bo banda już wbiegała na wieżę. Szefie, tu jest skrytka! Rufin pokazał ruchomą cegłę. Bon sięgnął do niej łapą. Oszukałeś mnie! Ryknął ogłuszony. Prędzej, nad rzekę, może tam się skrył. Ryży Placek i Puch rzeczywiście ukryli się na barce. Już dostrzegł ich Czarny Bon i jego zbóje. Daleko nie uciekniecie! Krzyknął. A ciebie, Ryży, uwiążę na sznurku i będę uczył pływać. Barka braci właśnie odbiła od brzegu i podpłynęła do wielkiego, białego statku.
Musimy dostać się na pokład. Banda jest tuż, tuż. Denerwował się Puch. Tu jest drabinka. Zawołał Placek. Na pokładzie statku zobaczyli wielki odkurzacz. Obserwowali, jak żelazny smok łyka ziarno z barki i przenosi je do ładowni na statku. Mam pomysł, jak pozbyć się bandy, powiedział Placek. Tymczasem zbóje już zauważyli braci. Za mną! Krzyknął czarny Bon i w tym momencie wpadł w stos ziarna, a żelazny smok uniósł go w górę. Zaskoczone koty po kolei wpadały w pułapkę. Teraz szybko na górny pokład, krzyknął Placek. Wkrótce bracia stanęli przy urządzeniu z guzikami. Jeszcze ostatni zbój i Placek nacisnął guzik. Klapa ładowni zamknęła się, odcinając bandzie odwrót. Ten statek odpływa do Pernambuco, powiedział Placek, gdy bracia znaleźli się już na brzegu. Banda pokonana, cieszył się Puszek. Teraz biegnijmy po pierścień. Wieczorem bracia złożyli wizytę rodzinie niewiniątek. Oto zaczarowany pierścień, rzekł Placek. Kicia włożyła go bez trudu. Chcę, żeby pana Placka natychmiast przestała boleć łapa, powiedziała. I rzeczywiście, spuchnięta łapa wygoiła się. A gdybym chciała zrobić coś złego, czy pierścień spełni to? Spytała Kicia. Tak, odparł Placek. No to wrzućmy go z powrotem do rzeki.